dzisiaj w studio pana Henryka Orwata, człowieka, który pozazdrościł ptakom swobody. We wcześniejszych programach już rozmawialiśmy z panem Henrykiem i dlatego dzisiaj nie będziemy rozmawiać na temat jego pasji, a zajmiemy się bliżej osiągnięciami. Panie Henryku, proszę o krótkie podsumowanie mijającego roku. W minionym roku w sezonie lotniczym 93 było rozgrywanych 7 imprez motolotniowych, w tym 4 brałem udział. Pierwsze to były zawody zorganizowane w Poznaniu, zawody tak zwany memoriał o nazwa Krzysztofa Bagińskiego. Tam zająłem 2 miejsce. Następnymi zawodami to były zawody w Czempiniu, Mistrzostwa Wielkopolski. W nich zająłem 1 miejsce. Następnie w Mistrzostwach Polski w Toruniu. Na zakończenie sezonu w zawodach organizowanych również w Czempiniu, tak zwane zawody o pierwsze zawody motolotniowe ziemi czempińskiej. Tam zająłem 2 miejsce. Jest pan doświadczonym motolotniarzem, latającym już od wielu lat. Jest pan wielokrotnym mistrzem województwa, kilkakrotnym wicemistrzem Polski. Brał pan udział w zawodach na Węgrzech, między innymi również w Hiszpanii. Które miejsce w rankingu tegorocznym pan zajął? Znaczy rok 93 oczywiście. To znaczy w ubiegłym roku po podsumowaniu sezonów zająłem 2 miejsce, z tym, że no, ze względów finansowych nie brałem udziału we wszystkich zawodach i też zabrakło mi trochę punktów, żeby znaleźć się na pierwszym miejscu. Czyżby motolotniarze również mieli kłopoty finansowe? Oczywiście, jest to bolączka wszystkich z nas i dlaczego miałaby motolotniarstwo omijać? Na jakim sprzęcie, w takim układzie pan lata? W tej chwili latam na sprzęcie częściowo fabrycznym, częściowo zbudowanym przez siebie. Silnik posiadam znanej austriackiej firmy, to jest silnik Rotax. Skrzydło czeskie, ultralight. No, samą konstrukcję wózka wykonałem sam. No i jest to sprzęt, powiedzmy sobie szczerze, już takiej średniej klasy, ale chcąc walczyć o najwyższe trofea, między innymi o tytuł Mistrza Europy czy Mistrzostwa Świata, no już potrzebuję sprzęt o wyższych parametrach, to znaczy chodzi tutaj głównie o parametry skrzydła, to znaczy prędkość minimalna, maksymalna, o większym zakresie prędkości użytkowej. No i po prostu ten problem stoi przede mną, no i muszę go rozwiązać, chcąc po prostu osiągnąć jakieś znaczące miejsca już w świecie. No więc właśnie, stoi pan przed problemem zmiany sprzętu. Oczywiście rozumiemy, że nie może pan dokonać tego samodzielnie ze względów właśnie finansowych. Czy na zasadzie reklamy mógłby znaleźć się ktoś, kto by pana mógł zasponsorować? No więc wiadomą rzeczą jest, że na całym świecie sport już bardziej wyczynowy po prostu jest finansowany z kieszeni sponsora. Innej możliwości nie ma po prostu, żeby przekroczyć pewną barierę, która no, jest na tej drodze do mistrzostwa. Tak samo w motolotniarstwie. No nie mam sponsora, w związku z tym no, po prostu latam też na czym mam w tej chwili, bo staram sobie jakoś radzić. A co może pan zaoferować sponsorowi? I właśnie tutaj ta sprawa chodzi o reklamę. Jest możliwość po prostu zamieszczenia reklamy na skrzydle, na kombinezonie, na kasku, po prostu mogę. Z tym, że ja dążę po prostu do tego, żeby mieć jednego sponsora konkretnego i latam niejako w jego barwach. W tak zwanej stajni. W tak zwanej, powiedzmy, stajni. No i wówczas po prostu to już jest sprawa do obgadania między nami, do uzgodnienia, na jakich warunkach, jaka reklama, jaki zasięg, bo imprez krajowych i również międzynarodowych jest sporo i wówczas sądzę, że skala reklamy byłaby dość duża. A więc jest możliwość zareklamowania
Jest możliwość zareklamowania się nawet za granicą, bo bierze Pan udział w zawodach również i za granicą. Bierze Pan udział w zawodach między innymi również w Polsce. Zbliżają się Mistrzostwa Świata, które mają odbyć się w Poznaniu. Tak. I na tych mistrzostwach Pan jako kadrowicz polski, już wieloletni kadrowicz polski, mógłby również reklamować określone, znaczy startować w określonych barwach. Oczywiście, no nie chcę się chwalić zawczasu, ale postawiłem sobie przed sobą ambitne zadania, no i mam zamiar je zrealizować. No właśnie tutaj na drodze mi stoi przeszkoda właśnie tego sprzętu, zakup sprzętu wysokiej klasy. No i właśnie Mistrzostwa Świata w Poznaniu, które będą rozgrywane, są między innymi pod patronatem premiera Rzeczpospolitej, będą okazją do bardzo szerokiej reklamy. No jeżeli uda mi się zrealizować plan, jaki założyłem, no to reklama będzie na pewno bardzo duża. Wiemy również, że w planach Pana jest przelot przez Polskę. Tak. No i z kolegą, który jest trenerem kadry, planujemy taki przelot między innymi dlatego, aby zdobyć złotą oznakę EWAI. To jest przelot 1000-kilometrowy, który trzeba wykonać w 3 dni. My to planujemy zrobić jednego dnia, wystartować rano. Oczywiście tam z międzylądowaniami, taki lot trwałby do wieczora. No, w długich dniach czerwcowych to jest możliwe do zrealizowania, no i właśnie mamy zamiar to zrealizować. Czy włączy się Pan również aktywnie w obchody Dni Wolsztyna? Mam zamiar włączyć się aktywnie, to znaczy latać, organizować pokazy. Również, jeśli znajdą się chętni, reklamować, bo jest możliwość ciągnięcia przez motolotnie reklamy. Znaczy takiego płótna o wymiarach 2x6 metrów. No i tam powiedzmy emblemat firmy czy nazwę firmy można wypisać i w trakcie trwania imprezy, bo to zdaje się będzie trwało 3 dni, będzie to można w powietrzu prezentować. Dziękujemy bardzo za rozmowę i mamy nadzieję, że następne spotkanie tutaj w studio odbędziemy już z Mistrzem Świata. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, apel, kolejny apel nasz i Pana Orwata o sponsorów. Pan Orwat ma naprawdę bardzo dużo do zaproponowania. Jego loty przez Polskę, udziały w Mistrzostwach Świata, w Mistrzostwach Polski naprawdę mogą być bardzo dobrą reklamą dla Waszych wyrobów, dla Waszych zakładów pracy. Dziękuję bardzo.